Siemano wszystkim, z tej strony Mister, witam Was w kolejnym odcinku Darksiders. Jak widzicie, zakończyliśmy na tym, że uruchomiliśmy nasz kocioł, także wybierzemy się do osób, które tu pewnie nam będą pomagać w rozwikłaniu i zakończeniu tej gry. Nie wiem, ile nam jeszcze zostało. Wiem, że musimy się udać przez tamte drzwi, ale zobaczmy sobie, czy nie mam czegoś może w skrzynce odbiorczej na Steamie, bo czasami ktoś lubi coś podesłać i może się mu to przydać. Nie, ten przycisk. I coś dostałem. Wiadomości offline. Ale to już sobie zebrałem. Dobra, zobaczmy w online, czy coś mamy. Ale wątpię, żeby coś było. O nie, jednak coś dostałem. Prezent zespół THQ. Bardzo chętnie zabiorę. I tutaj Airbukat. Także dziękuję mu za broń, którą już teraz sobie mogę grać. Wronie kosy. Wybaczcie. Wroni na ramiennik. Pochodzenie tego pancerza jest niewiadome. Niektórzy twierdzą bla bla bla. No nie będziemy czytać opisu. Ale dostaliśmy trochę rzeczy. Chyba cały secik, kurde, ubrań. Także sprawdźmy sobie, co to jest warte. Aktualnie używam kosy tej. A mogę używać już tej. Czy tej używam? Nie, tą używam. Aha, okej, dobra. Tą dostałem właśnie od THQ. Wow, 15 level. Chyba was całkiem pogrzało. Dobra, nie ten przycisk. Ten przycisk. Co ja tu jeszcze dostałem? Tutaj dużo damage'a robi, bla bla bla. To jest z tego żuczka. Dobrze wiedzieć. No fajne są rzeczy, nie powiem. Na razie użyłem tych dwóch broni, które dostałem wcześniej. I widzę, że tutaj od poziomu 7 będę też coś mógł używać. Dobra, zobaczmy, co dostałem dalej. Poziom 15. No bardzo zabawne. Czy gra się spodziewała, znaczy czy THQ się spodziewał, że już będę miał 15 level? Nie wiem, ale widzę, że dostałem naprawdę bardzo fajne rzeczy. I bardzo mnie to cieszy. Aktualnie używam tego. Tutaj na sile tracę. I to 4 punkty, ale zyskuję ponad 10 punktów na obronie. Więc na razie sobie zostawimy jak jest. Dobra, tu używamy tego. I tu dostałem... Boże, jakie to są dobre rzeczy. No nic, trudno się mówi. Na razie nie mamy nic więcej. Wiem, że mamy jeden punkt i pisaliście, żebym zaczął inwestować w moich właśnie tych. Jak się nazywa? Nie na zgule, tylko śmierć przezywa zagrobuszone krwi. Gule, właśnie, gule. Będę sobie musiał ustawić jakiś przycisk na gule. To będzie left button and... jak ja mogę wybrać? Tak. LB i ten przycisk. Pięknie, ładnie przywołane. Ha, ha, ha. Zobaczmy, czy tu u niej w sklepie coś jeszcze mamy u tej przerośniętej kobity. Gdzie oni się wynieśli? Cholera jasna. Ja tu, kurde, podążam za nimi i chcę ich dogonić i zobaczyć, co tam się dzieje. Ale chyba wiem, gdzie poszli. Jeszcze zobaczymy, czy ta babka z drugiej strony też tu jest. Jeżeli jej tu nie ma. Ta, która chodzi z opaską na oczach. Nie pamiętam, jak ma niestety na imię. Także musicie mi wybaczyć. Ale jest, widzę. Siedzi, fajna jest. Pomówmy z nią. Kup talizman i mikstury. Wszystko jest dosyć drogie. Dodaję dosyć fajnych statów, ale póki co... Na razie sobie na to nie mogę pozwolić. Ale chwila. Ty, kobieto, masz pewne rzeczy, które ja chciałbym zakupić u ciebie. Kup talizmany. Sprzedaj. Co ja mogę sprzedać? Tą kosę mogę sprzedać. Na pewno. What the fuck? Dobra, sprzedamy u kogoś innego. Ale na pewno u ciebie chcę kupić coś. Talizmany. Wybaczcie, że się tak motam, ale kurde, sterowanie jest dziwne.
Eliksir zdrowia, chcę kupić, chcę kupić. I am blind, not foolish. Dobrze. Jesteś ślepa, ale nie głupia, zgadza się. Także lecimy. Tu na pewno nie chcę skakać, bo już też się raz wpieprzyłem w tą lawę, także wolę sobie obejść na bezpiecznie. A głupio było. A, tu jest woda. Mogłem skoczyć. Z drugiej strony jest lawa. Dobra, interakcjonuj się. Myślałem się, że fajne efekty są właśnie przy otwieraniu tej drzwi. Zgodzę się z wami w 100%, bo naprawdę świetnie to wygląda. Gdzie z tej strony jest zasilane jednym i drugim. Także do tej pory udało się nam to wykorzystać i odblokować. I bardzo fajnie. O, i cutscenka. Skubany, że kurwa takie gorące. A, nie ma rękawice. What the fuck, jakiś klucz. Pewnie dla mnie. It is finished then. At long last. Death, this is a maker's key, and you had best take it now, before I come to my senses. You seem more likely to lose them, old one. A problem, aye. But there is also a solution. The Guardian. Meant to be our greatest weapon, and capable of clearing the forest around the tree. But an earthquake drove us from the foundry, and now, I fear something else roams within. The Guardian was never finished. If the Guardian is your masterwork, how am I to complete him? In the forest lies another construct, one of the few remaining who have not fallen to corruption. He is not as vast as the Guardian, but his heart is strong. Seek him out, and he will guide you to the foundry. There, you may activate the Guardian using the Maker's Key. Ooh. Dobra, nie chcę więcej gadać o kluczu. Klucz twórców. Ten klucz zawiera w sobie istotę potęgi twórców, którzy go wykuli. Dzięki niemu śmierć może uruchomić konstrukty. Okej. Okay. Postać żniwiarza. Niepowstrzymana postać żniwiarza daje śmierci możliwość zadawania i przejmowania ogromnych ilości obrażeń, zabijanie przeciwników atakami żniwiarza pozwala gromadzić energię żniwiarza. I odblokowałem całą masę osiągnięć i dostałem jakieś bajery. I punkty umiejętności. To my sobie już wejdziemy w te punkty i życie po śmierci zwiększa poziom zdrowia guli o 90, śmierć otacza się nekromatyczną tarczą, która znajduje większą, bla bla bla, koszt 300 gniewu, obrona 51, przy użyciu zwiększa odporność o 51, czas trwania 8 sekund, rzeczywiście zajebiste. Żniwo, bla bla bla, dobra, na razie inwestujemy w te gule. Ponieważ to pisaliście, abym to zakupił, tylko pytanie, czy chcesz. Nie, lepiej większa ilość niż. Ta. Mogę przywołać ich więcej. Lepiej, żeby było ich więcej niż mniej. Czy ja dalej mogę z tobą porozmawiać? Blazes again, Ryder, thanks to you. But that's no excuse to hang about. Have you not a construct to awaken? Okej. We have new items. Nic super specjalnego tu nie macie. Jest to wszystko cholernie drogie, także na początek sobie coś sprzedam. Nie widzę sensu trzymania się jakoś kurczowo tego, co tu posiadam. Na pewno będę chciał sobie zostawić. Będę chciał sobie zostawić jakieś lepsze rzeczy. Rękawice też dziadostwo, łomot karki nosu. A w zasadzie też mogę sprzedać, raczej już nie będę tego używał. Kosa też do sprzedaży, opętane zostawiamy, ponieważ to mogę jeszcze użyć w przyszłości. I to też zostawiam. Także lecimy po kolei z wszystkim, to na pewno zostaje. To można sprzedać. Tu nic nie mam. Karwasze. A, to mi daje tylko zniżkę na wszystkie staty. Buty mędrca.
Też na aut, na goleniki tułacza. Dobra, to leci. I co my tu jeszcze mamy? Talizmany, których praktycznie nie używam, bo używam innego. Eliksir zdrowia, mam tylko dwa? What the fuck? No dobra. Co możemy kupić w takim wypadku? Teraz już powinienem coś móc kupić. Ale to by mi się przydały rzeczy jakieś. To mi nic nie daje. I tak naprawdę wszystko jest cholernie drogie. Także będę musiał sobie na razie chyba odpuścić. To mi daje obrony 43 na ramieni kupieżcy. I to mi daje jeszcze więcej. To by było brane pod uwagę. To też mi daje dużo. Kosztuje 13 tysięcy, a ten kosztuje 5700. To chyba ten w ten 5700 na pewno zainwestujemy, ten 8400. I budki są gówniane, czyli myślę, że kupimy to. I kupimy na ramieni kupieżcy. Także jest git. Dobra. Dużo zainwestowane, ale warto, myślę. Ponieważ mogę się wyposażyć w więcej obrony. Na razie odporności nie potrzebuję tak bardzo. I nie wiem, czy będę jej w ogóle potrzebował. I tutaj dostałem klucz twórców. Jej! Dobra. Czyli mamy iść, jak się nie mylę, pewnie w tamtym kierunku, gdzie świeci mi brama. Czyli idziemy dalej. Mam nadzieję, że będzie mnie w miarę dobrze słychać. Staram się mówić trochę głośniej. I że będzie ogólnie ok. Holy shit, jak to ładnie wygląda. Tylko gdyby mi jeszcze nie spadały te FPS-y, to naprawdę byłoby super zajebiście. Wow. No nie spodziewałem się, ale gra wygląda nieziemsko pięknie. Może nie jest super zachowana detalistyka całej gry, ale ma ten swój świetny klimat. No popatrzcie po prostu, jak to miodzie wygląda. Po prostu genialnie. I... czemu mi się świeci z drugiej strony? Cholera punkt. Pokaż mi mapę. Okej, gdzie ja mam iść? Tutaj mam jakiś punkt, gdzieś wyżej do podmokłego fortu. I co? Tu coś mi się mruga, wężowy wolumin. Czyżbym dostał kolejną wiadomość? To nic, postaram się tu wrócić. Holy shit, na drugi koniec mapy mam się dostać. Znajdź zagubioną świątynię. Czyli możemy wrócić się najpierw tutaj, ponieważ to jest jakaś misja poboczna. Chyba, że ja mogę sobie wyznaczyć jakieś cele, ale wątpię. Także pasuje mi się tutaj kopsnąć. Ale zanim tam wrócimy, to musimy się przebiec z powrotem do naszej mailowej skrzynki. Ponieważ może dostałem jakieś fajne cycki na pocztę, albo nie wiem, cokolwiek. No, what the fuck. Nie zawsze zaskakuje tak jak potrzeba. Nie wiem, czy mam trochę źle ustawioną czułość joysticka, czy coś w ten deseń. Ale jakoś tak wygodnie mi się nawet ta gra, także myślę, że wszystko jest ok. Zobaczymy, gdzie ja i co tam mam zrobić. No i tu się już ten wężu nie miga, no to what the fuck. Czyż dopiero co odebrałem? Dziwne, że on migał na mapie. Zobaczymy go jeszcze raz. Skoro migał, to może jednak coś tam doszło. Ale jeżeli nie migał, no to będziemy musieli udać się w kierunku złotego punkciku. Interaction. I tu nic nie mam, no to what the fuck. I tutaj też nic nie mam. Czyli zrobiło mnie jajo. Ale i tak mieliśmy iść w tym kierunku, więc spoko. Damy radę, nie ma co. I czeka nas wyprawa przez całą, kurde, dolinę. Nigdy nie patrzyłem w górę, fajnie to wygląda. A właśnie, z tym ziomkiem przecież jeszcze można się lać. On chyba też coś sprzedaje. Chodź tu na chwilę. Cycu. Siema.
Jo, pomóż ze mną. Jeżeli coś sprzedajesz, zawsze chciałem powalczyć z twórcą szkolenia. No właśnie, ty to miałeś jakiś podwójny strzał, krzywdziciel. Czemu sobie nie zachowałem trochę pieniędzy na to? Ale to nic. W trakcie uniku do przodu, atak do skoku, który pozwala skrócić dystans i obalić słabszych przeciwników. Atak do skoku, który pozwala skrócić dystans i cisnąć słabszymi wrogami o ziemię. LT, przesuń w dół i X. Przydatny atak, który jest w stanie przywołać, podsyłać wrogu wysoko ponad śmierć. Dobra, zakupimy to. No na razie reszta mi się nie podoba. Czyli tak i tak. Aha. Dobra. Spróbujemy jeszcze przypieprzyć temu kolesiowi. Może coś dostanę gratis. Ale wątpię, żeby mi się to udało. I can end your troubles, Maker. Well, you're welcome to try. You're This welcome blade to is try. larger than you, Ryder, and taller to boot. I will break it, and you down to size. Oh no, shit. A czy ja mogę tutaj te gule przywołać? Jak te gule się przywoływało? Oh no, oh no, oh no. This is no place for a horse. A, czekaj, 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 ziomuś, bo ja tu muszę gule sobie przywołać. O, właśnie. Holy shit. Holy shit, jaki on jest mocny. No nie spodziewałem się, że on będzie taki mocny. Okej. Oh my god. Aha. Dobrze wiedzieć, spoko. Czyli jestem stanowczo za słaby jeszcze, żeby go pokonać. Może w późniejszym etapie gry będzie łatwiej. Bo coś czuję, że dostaniemy jakieś punkty szkolenia za friko. Jeżeli się go pokona. Jeszcze nie miałem okazji tego nawet sprawdzić gdziekolwiek. Ale pewnie tak jest. Czyli udajemy się starym przejściem, które już tu odwiedzałem chyba z 50 tysięcy razy. I musimy obejść sobie naokoło. Następnie skoczymy tutaj. Hop i w dół. Szybki zeskok. Nie ma co się pieprzyć. Kolejny szybki zeskok.